Dzień dobry, Robert Teodor, Przewodniczący Inicjatywa Społeczna. Słucham uważnie, co pani prezes mówi, i nasuwają mi się kolejne jakby za tym idące pytania. Bo z tego, co się zorientowałem w Zajdzie, w innych spółdzielniach, te zaliczki znacznie były wyższe. Były rzędu na przykład 5,80. One były jakby to powiedzieć, zdroworozsądkowo doregulowane do poziomu wzrostu cen energii. My tutaj mamy sytuację, którą wprowadziliśmy użytkowników, mieszkańców w taką, można powiedzieć, pułapkę finansową, bo nie podwyższaliśmy ich, bo coś tam, ale na końcu przesłaniamy im zaczyn kręgosłup finansowo, no bo teraz trzeba to uregulować. No bo trzeba uregulować. Teraz jest zatem kolejne pytanie. Bo słuchałem tutaj, pan ze strony technicznej powiedział, że podzielniki są dobrym rozwiązaniem. No pewnie tak, gdyby były powiązane z ciepłomierzami. Pan doskonale o tym wie. Dlatego, że sam podzielnik nie jest urządzeniem pomiarowym i on nie wykazuje zużycia temperatury. On może nawet przy zakręconych, przy otwartych oknach, przy różnych zjawiskach pokazywać ubytki, zmiany i to może doprowadzać do niekorzystnych rozporządzeń finansowych wobec każdego z użytkowników. Czy tak jest, proszę pana? Proszę pana, pan pomylił dwie rzeczy. Ja nie mówiłem o podzielnikach, tylko mówiłem o licznikach ciepła. Czy jest możliwość zamontowania? Pan... Proszę pana, to taki licznik jest zamontowany w każdym węźle cieplnym. Rozmawiamy o podzielnikach i licznikach ciepła. To, co powiedziałem, liczniki ciepła są montowane w budynkach, gdzie dopiero wykonujemy nową instalację. To są wszystkie budynki Kawka, 32 budynki niskie, z reguły jednoklatkowe, sześciorodzinne, czyli tam jest wymiennik, tam jest licznik. Liczniki do każdego mieszkania i z tego licznika cała instalacja jest do konkretnego mieszkania rozdzielana. Czyli jeżeli dobrze pana słucham i rozumiem, to gdybyśmy mieli na każdym bloku, na węźle wchodzącym, ciepłomierz, który bada jakość płynu, temperaturę tego płynu, to byśmy mieli odpowiedź, czy faktyczne wyniki z podzielników odzwierciedlają zużycie tego, co weszło na bloku. Dobrze rozumiem? Prosiłbym dać odpowiedź tutaj na pytanie. Podzielnik dzieli koszta, także to są urządzenia certyfikowane, proszę państwa, jeśli ktokolwiek... Prosiłbym o ciszę, za chwilę państwo również będą mogli zadać pytanie. Tutaj najważniejsze jest to, żeby do każdego mieszkańca dotarła informacja. Jeśli będziemy się przekrzykiwać, nikt nic nie usłyszy. Proszę bardzo. Tak, wybraliśmy firmę europejską, to nie jest firma jakaś poboczna. To jest duża firma, która w całej Europie prowadzi rozliczenia, ma urządzenia certyfikowane. Jeśli ktokolwiek z państwa nie zgadza się z odczytami, może jak najbardziej skierować tą sprawę do sądu. No, firma też jest przygotowana na te przypadki. To przepraszam bardzo, to trochę idzie takim tupetem, które jest niegrzeczne i omijające odpowiedź. Dlatego, że certyfikowanie nie znaczy, że podlega urzędowi miar. Więc to nie jest urządzenie pomiarowe i pan wprowadza nas świadomie. To jest podzielnik kosztów, proszę pana. Ja nie powiedziałem, że to jest urządzenie pomiarowe. Dokładnie. Dlatego ja zadałem pytanie, że jeżeli będziemy mieli na węźle urządzenie pomiarowe, które stwierdzi, czy jakość, temperatura i tak dalej zużytego przez mieszkańców bloku płynu, cieczy, grzewczej, będzie odpowiadała normą i ilością, czy to się przełoży wtedy na zużycie dla każdego lokatora, czy nie? A pan mówi odwrotnie, że certyfikacja podzielników, one nie wnoszą nic same z siebie. Nie mają gwarancji urzędu miar i tak dalej, więc czemu będziemy tak robić? No, wybraliśmy ofertę podzielników, no bo nic innego tam się nie dało założyć. Dokładnie. Drodzy państwo, jeśli państwo nie chcą podzielników, zawsze się można zwrócić pisemnie o... Pytamy o rozwiązanie przyszłościowe. Ponieważ dzisiaj znaleźliśmy się w sytuacji bardzo niekomfortowej. Wielu z mieszkańców w tej chwili ma ogromny problem, bo są znaczne wypłaty. Tylko dlatego, że zaliczki były na zbyt małym poziomie ustalone. To jest fakt. To jest błąd spółdzielni karygodny. To jest zaniedbanie, które jest na niekorzyść. Zgodnie ze statutem, powinniśmy działać na korzyść każdego z lokatorów.
Druga sprawa jest taka, że powinniśmy może mieć przedstawione w formie nawet zapytania takiego i informacji technicznej, że jeżeli chcemy drzewo ciepło było rozliczane, mówiąc kolokwialnie, sprawiedliwe, to liczmy się z kosztami zamontowania urządzeń pomiarowych wraz z urządzeniami dzielącymi i one może dadzą nam relatywnie fizyczną odpowiedź, że ilość pobranego ciepła z zetmetycu jest tożsama z ilością rozliczonego wśród mieszkańców. Bo to jest ostatnie moje pytanie, czy to jest tożsame. Czy tożsama jest ilość pobranej energii cieplnej z tą, która schodzi teraz z rachunków rozliczeniowych i gdzie i kiedy możemy się z tym zapoznać. Dziękuję. To może tutaj poprosimy panie reprezentantki z PetZamrze, gdzie można mikrofon przekazać. Dzień dobry, Emilia Lagunacka, dział sprzedaży ZPAC. Tutaj trzy pytania pana. Tych wielkości nie da się porównać. Podziemnik nie liczy. Jedynym urządzeniem, który liczy, czy mierzy ilość pobranego ciepła, jest licznik ciepła zabudowany w węźle cieplnym. On liczy jednostki techniczne i liczy gigajoule. Jednostką ciepła właśnie jest gigajoule. Natomiast podzielnik, tutaj pan Krzysztof bardzo dobrze powiedział, to nie jest pomiar, to nie jest licznik. To jest tylko podzielnik i nie podzielnik ciepła, tylko podzielnik kosztów i służy do ustalenia udziału, tak można pokrótce powiedzieć, udziału danego lokalu w opłatach, a nie w cieple, w opłatach, które poniosła spółdzielnia zarządca za cały budynek. To nie jest pomiar. Podzielnik nie wskazuje żadnych jednostek technicznych. Służy do ustalenia udziału. I teraz co do opomiarowania, czy nie da w takim rozprowadzeniu instalacji wewnątrz budynku nie da się zainstalować, jak mówił pan wcześniej, licznika ciepła, tylko podzielnik. Żeby to było możliwe, musi być inaczej rozprowadzona instalacja wewnętrzna. Także podzielnik nie mierzy. Nie mierzy żadnych jednostek technicznych i nie da się porównać, w związku z tym, że nie mierzy gigajouli, to nie da się porównać tego, co mierzy licznik ciepła, który wskazuje gigajoule. Czyli jeszcze raz, podzielnik służy do podziału kosztów, a nie mierzy ilości.